panowie, bo foczka dzwoni. No, co tam, Nieniuś? Dobra, dobra. Jadę na dzielnię. Ladies, let's go. Money over nonsense, count your dough. M-O-N, ladies, let's go. Money over nonsense, count your dough. Yo, make that money, don't let it make you. Which kind girl settles down for a fool? Put that pedal to the metal, fill up on fuel. Checks over nonsense, that's the number one rule. So, no time for no game, trading options, just these games. Make all the dividends rain, take you. Jeszcze parę lat temu właśnie tak wyobrażalibyście sobie właściciela sportowego BMW. Dziś to już przeszłość, bo najnowsze M4 kierowane jest do zupełnie innej grupy docelowej. Wróć. Tadam. Jakoś nie wyróżniam się specjalnie z tłumu. Wszystko dlatego, że BMW już dawno straciło łatkę dresiarskiej fury. Teraz mogą tymi samochodami podróżować normalni ludzie. Choć M4 nie jest przeznaczone dla przeciętnego Kowalskiego, jest przeznaczone dla osób, które na pierwszym miejscu stawiają na emocje. I to nie emocje związane z ustawkami. Jeśli ma wzbudzać emocje, to nie może tego robić tylko podczas prowadzenia. To auto ma zwracać na siebie uwagę. I patrząc na nie, nie można powiedzieć, że jest inaczej. Spójrzcie, jak wiele się tutaj dzieje. Ile jest różnych wlotów, załamań, przetłoczeń, poszerzeń, lotek i tym podobnych. No dzieje się naprawdę sporo. Spójrzcie chociażby na te lusterka. Wiadomo, to wszystko nie jest na pokaz, tylko ma spełniać jakąś funkcję. Głównie aerodynamiczną. No dobra. Pewne rzeczy są na pokaz i nie spełniają żadnej funkcji. Tak BMW mówi o atrapie wylotu powietrza na błotniku. Grzecznie więc pytam, po co to? Chciałbym jednak paru detalom na tym samochodzie poświęcić nieco więcej uwagi. Zastanawiałem się, czy po raz kolejny walcować temat tych nerek, ale po ostatniej premierze BMW i7 stwierdzam, że bawarskim projektantom to te nerki naprawdę się udały. Warto też zwrócić uwagę na te kute alufelgi. Nie chodzi mi o ich wzór, ani o cenę, bo akurat w wersji Competition są one za darmo, ale z przodu mają rozmiar 19 cali, a z tyłu 20 cali. Wszystko oczywiście po to, aby poprawić właściwości jezdne. Nie mogę również pominąć karbonu na M4. Niestety tylko dach jest w standardzie, bo cała reszta, chociażby elementy w przednim zderzaku, tylnym zderzaku czy tylna lotka są już opcją. Natomiast nie możecie sobie wybrać jednego z tego elementów. One występują tylko i wyłącznie w pakiecie, który kosztuje 21 200 zł. Spójrzcie również na te ogromne tarcze, które ledwo mieszczą się za tymi 19-calowymi felgami. One oczywiście też nie są w standardzie, to jest opcja węglowo-ceramiczne tarcze, które kosztują zaledwie 37 tysięcy złotych. Natomiast o ile jestem w stanie zrozumieć, że ktoś będzie chciał wydać takie pieniądze na tarcze, o tyle nie rozumiem wysokich cen niektórych innych dodatków. Spójrzcie na to. Galwanizowane wykończenie elementów obsługi na drzwiach 550 zł, head-up display 5,5 tysiąca zł, dostęp do samochodu za pomocą telefonu 3000 zł. Te paski w kolorach M na pasach 1400 zł. No i choć piekielnie drogie, ale dla mnie warte grzechu, przepiękne, kubełkowe, doskonale trzymające w zakrętach fotele za 17 200 zł. Natomiast co ciekawe, pomimo tego, że są to kubły, to mają one masaż, który nie jest w standardzie, jest opcją, a jego cena zależy tak naprawdę od tego, jak się dogadacie. O, idealnie. O, dzięki. Czyli tak jak się umawialiśmy, 5 dyszek. Żarty żartami, wygląd wyglądem, ale tak naprawdę magia samochodów z oznaczeniem M na tylnej klapie ujawnia się dopiero za kierownicą.
Niewątpliwie największą zaletą tego samochodu jest jego serducho. Tutaj nie ma żadnego udawania, żyłowania silnika 1.6, napędów elektrycznych czy innych wtyczek. Tutaj macie czysto benzynowe, podwójnie doładowane R6 o pojemności 3 litrów, mocy 510 koni mechanicznych i dysponujące momentem obrotowym na poziomie 650 Nm. Cała ta moc i moment przekazywana jest na wszystkie 4 koła, co sprawia, że M4 przyspiesza do 100 km na godzinę w 3,9 sekundy. Trzymajcie cały czas wciśnięty pedał gazu, a to ważące prawie 1800 kg coupé rozpędzi się do 250 km na godzinę. Nie mogę oczywiście zapomnieć o bardzo szybkiej 8-biegowej skrzyni Steptronic oraz tym napędzie na 4 koła X-Drive, ale jest to napęd na 4 koła znany z nowych M-ek, który w standardzie rozdziela Wam moment w proporcji 60% na tył, 40% na przód, ale w każdym momencie możecie odłączyć przednią oś i jeździć rasową M-ką napędzaną tylko na tylne koła. Powiedziałem Wam o tej możliwości odłączenia przedniej osi przy napędzie, ale uwierzcie mi, to jest tylko wierzchołek góry lodowej, jak skomplikowany jest ten samochód. W BMW M4 macie 3 tryby pracy samej skrzyni, 3 tryby pracy napędu na 4 koła, 10 trybów kontroli trakcji, 3 tryby pracy silnika, 3 tryby pracy zawieszenia, 2 tryby pracy układu kierowniczego i 2 tryby pracy hamulców. Ustawienie chociażby launch control w tym samochodzie to jakieś 10 lat z Waszego życia. Zapomnijcie o jakimkolwiek szybkim starcie spod świateł, chyba że na tych światłach będziecie te 10 lat wcześniej. Naprawdę, żeby nauczyć się tego samochodu i wiedzieć, co do czego służy i dobrze go skonfigurować, musicie mieć doktorat. Ale jeśli już obronicie ten doktorat u BMW i będziecie potrafili dobrze ustawić to auto, to BMW M4 sprawi, że Wasi znajomi będą mówić na Was Joker, bo z Waszych ust nie będzie schodził uśmiech. Tutaj do testów wersję M4 Competition, czyli najbardziej hardkorową odmianę M4. Competition jest o 30 koni mocniejsza od zwykłej M4, do tego ma 100 Nm więcej niż zwykła M4 i przyspiesza do setki o 0,7 sekundy szybciej niż zwykła M4, ale jest też cięższa, bo waży 1775 kg. W porównaniu do M4 jest to o 75 kg więcej. Natomiast jeśli wybierzecie M4 Competition bez napędu na 4 koła, to wtedy M4 Competition napędzana tylko na tylną oś będzie od zwykłej M4 cięższa o 25 kg. Natomiast jest pewien haczyk. A mianowicie możecie zakupić specjalny pakiet M-Race Track, w którego skład wchodzą wspomniane przeze mnie wcześniej właśnie węglowo-ceramiczne hamulce, kute alufelgi, czy te piękne karbonowe fotele. I one nie tylko są ładne, ale cały ten pakiet obniża masę M4 o 25 kg. 25 kg w sportowym samochodzie to przepaść. Tutaj liczy się każdy gram, więc uwierzcie mi, to naprawdę robi różnicę, bo w ogóle nie czuję, aby ten samochód cierpiał na jakąkolwiek nadwagę. Auto się genialnie prowadzi, genialnie się trzyma i nie ma tutaj jakiejś obawy, że gdzieś ta masa nas przeciąży. Boże, jak to się pięknie trzyma.
momencie właśnie włączyłem tryb sportowy, jeśli chodzi o napęd. I już samochód powoli pozwala mi wyjechać tyłem. To jest coś pięknego, bo M4 potrafi Wam dać radość z szybkiej jazdy, ale jeśli będziecie chcieli się nieco bardziej pobawić, nie ma problemu. Poprzestawiajcie cały samochód i możecie z niego zrobić rasowy driftowóz. Tym bardziej, że macie tutaj system wspomagający driftowanie, więc no, naprawdę macie się czym pobawić. Musicie jednak pamiętać o tym, że ten samochód to naprawdę bardzo specjalistyczne narzędzie. W tego typu samochodach bardzo łatwo jest przegiąć. Myślicie, że macie nad nimi pełną kontrolę, że już jesteście kozakami i zrobicie z tym autem wszystko. Nagle się okazuje, że to auto w sekundę potrafi zweryfikować Wasze umiejętności, a zazwyczaj, kiedy ono to robi, to już jest za późno na jakąkolwiek reakcję. Trzeba po prostu czuć respekt do tego typu samochodów. Natomiast BMW M4 jest autem, który nadzwyczaj wiele wybacza, moim zdaniem. Nie jest tak, jak na przykład było w AMG GT-R. Ja wiem, to jest zupełnie inny samochód, ale AMG GT-R, tak jak jeśli oglądaliście mój film, to wzbudzał we mnie naprawdę strach. Tutaj jest nieco inaczej. Tutaj mam wrażenie, że BMW jest dużo bardziej kontrolowalne i pozwala Wam na nieco więcej. Fajne jest też to, że rzeczywiście możecie wiele rzeczy tutaj ustawić i uczyć się na bieżąco tego auta, aż dojdziecie do perfekcji, powyłączacie wszystko i wtedy pozostaje Wam tylko fun. Chciałbym zwrócić Waszą uwagę jeszcze na jedną rzecz. Zobaczcie, jak ten samochód prezentuje się w ruchu. Już wiem, dlaczego tak bardzo ubóstwiali te samochody chuligani, bo to auto jest tak samo wulgarne jak oni. To jest po prostu stadionowy chuligan, który krzyczy najbardziej niecenzuralne słowa w stronę sędziego. Ale wiecie co? Choć z natury jestem dość spokojnym człowiekiem, to w tym przypadku totalnie mi to nie przeszkadza, bo jeżdżąc M4 chcecie aż krzyczeć do wszystkich, że jesteście ludźmi, dla których motoryzacja i frajda z jazdy to nieodłączna część życia. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to zostawcie komentarz i łapkę w górę. Do zobaczenia. Cześć!